no pude ser algo grande por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. No pude alcanzar la gloria por no salir de mi pueblo. Un pueblo lleno de historia, no quise dejar de verlo. No sé ni escribir mi nombre. Yo no entiendo. Qué bueno que le guste. ¿Smacuye ci? Soy de este mundo el más pobre, hijo de Pedro el Herrero. Por lo que sufre mi madre, yo cada día más la quiero. ¿Cuánto Hola. Trabaja mi Tío. Padre? W porządku. Jest nasz. Y yo no puedo ayudarlo por no haber ido a la escuela. Sigo aprendiendo despacio lo que la vida me enseña. Pero me siento orgulloso. Jak nowy. Proszę przeliczyć. Cuéntelo después. Avisa. Mi padre es Pedro el Herrero. Pechichona. Cukiereczek. Po latach. Dzień dobry. Dzień dobry. Co z tym śniadaniem? Umieram z głodu. Słuchałam tej piosenki jako siedmiolatka. Znam na pamięć całą płytę. Już idę. Wiesz co? Pora zmienić słowa. Dzisiaj odchodzę z pracy. Naprawdę? Tak. Chyba, że pani Magdalena mnie wyrzuci, bo wtedy dostanę odszkodowanie. Co się dzieje? Kura nie zniosła jajek? Nie. Musiałam ją najpierw wyprowadzić na spacer. Lepiej się pospiesz. Jedno pytanie, tylko jedno. O której wróci pani ojciec? Muszę z nim porozmawiać. Niestety pojechał do Miami, wróci jutro. Masz 2 minuty na podanie śniadania. Idiotka. Ale ma pontony. Cicho. Dobrze, że jesteś szczęśliwa. Hirandot. Dzień dobry, pochwalony. Na wieki wieków. To co zwykle. Czwórka, trójka, dwójka i jedynka. Jeszcze się ojcu nie znudziło? Nie. Pamiętaj, niezbadane są ścieżki pana. Z Bogiem. Może w ten sposób sfinansuje remont kościoła, bo na bliźnich trudno liczyć. Nie wiem, czy po moim wyjeździe Felicito będzie mógł płacić tyle samo. Ja będę już wtedy wąchać kwiatki od spodu. Wyjeżdżam jutro. Jesteś pewna? Tak. Odejdę, kiedy nikogo nie będzie w domu. Urodziny Migę już były. Myślę o tym od 19 lat. Pora, żeby Felicito poznał prawdę. Migę jest już duży, odejdę. Przyszłaś, żeby się pożegnać? Tak. Ja...
Chcę odnaleźć siostrę. Znajdę ją, choćbym miała przemierzyć cały kraj. Mam dosyć nieudolnych detektywów. Skoro mam stracić rodzinę, to co mi szkodzi? Może odzyskam siostrę. Muszę tylko złożyć wymówienie, zrobię to jutro. Jesteś pewna? Pogadaj z szefem. On cię ubóstwia. Powiedz, że chcesz pół etatu. O nie. Żeby interes się kręcił, trzeba go doglądać przez cały czas. A ja chcę, żeby szkoła odniosła sukces. Musimy w to włożyć całą duszę. Tak jest. Ale nie rzucaj pracy, zanim nie znajdziesz drugiej. Ja już znalazłam. Niby co to jest? Na razie wielki dług. Nie. Inwestycja. Inwestycja. W takim razie trzeba ją uczcić. Nie. Chciałbym, żebyś go dziś włożyła. Z dumą i z radością. I mam nadzieję, że zostanie na twojej ręce na zawsze. Powiedz coś. Wiem, że jesteś zaskoczona. Zegarek? To nie jest zwykły zegarek. Zobaczysz, jakie to cudo. Pokazuje, ile kalorii spaliłaś, kiedy robisz różne rzeczy. Zaraz wypróbujemy. Cześć. Przepraszam, że przeszkadzam, ale przyszła paczka. Alkohol na imprezę. Ja chcę szota. Napijemy się? Nie mogę, muszę jechać po zespół. Cześć, kochanie. Świnia. Gej. Armidita? Nie żartuj, w końcu się zdecydował? Dostałaś pierścionek? Patrz. Zegarek sportowy. Nie śmiej się. Ładny. Pomyśl, tyle zmian. Praca, dom, ślub to dużo. Co? Foncito. Co? Masz rację. Nie będę wieczną narzeczoną. Skoczę na głęboką wodę. Chwileczkę. Co ci chodzi po głowie? Znam to spojrzenie. Zaraz powiesz, Foncito, skoczę na głęboką wodę i nie obchodzi mnie, co będzie później. Ale później zawsze cię obchodzi. Brawo. Bardzo wam wszystkim dziękuję, że przyszliście na otwarcie mojej szkoły tańca. Zajęcia zaczynają się za 8 dni. Pierwsze osoby dostaną 60% zniżki. Za dużo. Chciałabym skorzystać z okazji i powiedzieć coś mężczyźnie swojego życia. Narciso. Narciso, co robisz?
Nie chcę, żeby łączyła nas tylko spółka. Daj spokój. Chcę dzielić z tobą życie. Armidita, ty mnie zainspirowałeś. Zakochana kobieta jest bardziej kreatywna. Dzięki tobie opracowałam nową technikę tańca. Armida. Narciso. Ożenisz się ze mną? Odpowiedz. Wiesz co? Nie robi się czegoś takiego facetowi. Przepraszam. Narciso. 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 Narciso, espere. Narciso, zaczekaj. Co? Chciałaś przycisnąć mnie przy wszystkich, żeby zmusić do ślubu? Nie. Myślałam, że chcemy tego samego. Że mamy te same marzenia. Że powiesz tak. Ale widzę, że nie. Kocham cię z całego serca, z całej duszy. Zawsze jesteś w moich myślach. Ale tak się nie robi. Bardzo cię proszę, nie ośmieszaj mnie więcej przy ludziach. To znaczy nie? To znaczy nie. Gertrudis. Nie chcę być sama. Daj mi jakiś znak, proszę. Zaczekajcie, już idę. Dzień dobry. Cześć, tato. Panowie? Proszę. Zaczekaj. Co robisz? Mój brat ma urodziny, sprowadziłem mariachi. O nie. Impreza miała być wieczorem. Mają mu śpiewać serenady? Nie. Zamknij drzwi. Tato. Zaczekajcie. Zamknij. Jaka zasada obowiązuje w tym domu? Nie urządzamy imprez w dzień powszedni. I nie o 6 rano, nawet w dniu 18 urodzin. Co się stało? Tata nie chce wpuścić mariachich. Znasz zasady. Żadnych imprez w dni powszednie. Przecież mój brat nie pracuje, wstaje o 11. Będzie pracować. Mam dla niego prezent. Co mu kupiłeś? Prezent? Chodź, synu. Bóg z tobą. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Bóg z tobą. Potrzymaj. Chodź. Wy też. Wydałem połowę pensji. Zamów ich na wieczór. Zamknij oczy i nie podglądaj. Zaprowadzę go. Wiesz, że dżentelmen nie podgląda. Trzymam cię. Dobrze. Otwórz oczy. Wszystkiego najlepszego. Bonifacja jest twoja. Mój brat ma urodziny, ale to ja świętuję. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć go w pracy.
Nie podoba ci się? To staruszka, ale nigdy nie zawiodła. Co nie tak? Dziękuję. Bezczelny. Wzruszyłem się. Cieszysz się? Bardzo. To znaczy, że we mnie wierzysz. Nie tylko Tiu może z tobą pracować. Mogę zrobić rundkę? Jasne, kluczyki są w środku. Tiu, chodź, potrzęsiemy się. Ona nie trzęsie. Idź do brata, chyba się ucieszył. Nie wierzę. Tylko ojciec dał się nabrać. Idź. A gdzie mariaci? Zamówiłem ich. To dawaj. Muzyka na żywo jest lepsza niż radio. Wszyscy poznają nowego kierowcę przewozów na Riguana. Mnie nie oszukasz, wiem, że coś knujesz. Nie knuję. Cieszę się, że dostałem klucz do wolności. Jedziemy. Możecie wybrać piosenkę. Cieszy się. Tak. Potrafi docenić prezent. Nie tak jak Tiu, tylko mnie krytykuje. Wracam do pracy. Wiesz? Tak sobie myślę, że moi synowie nie mogli mieć lepszego ojca. Fonchito, pan Ismael, dzień dobry. Jedziemy do biura? Nie, najpierw do domu. Wszystko gra? Mniej więcej. Co się stało? Nic. Proszę nie nalegać. Magdalena znów spotyka się z tenisistą? Wczoraj zaprosiła go na śniadanie. Trzeba będzie zapłacić, żeby przegrał turniej. Co za utrapienie. Armido, ledwo zdążę do biura. Zaparzysz kawę? Tak. Jak było w Miami, ładnie? Miami czy Paryż, wszystko jedno. W samolocie paskudne jedzenie, na zebraniu paskudne jedzenie, w hotelu paskudne jedzenie i znów samolot. I paskudne jedzenie. Owszem. Tęskniłem za twoją kuchnią. Przyjdzie pan na obiad? Muszę panu coś powiedzieć. Nie mam czasu. Ale Magdalena wyszła? Tak. Ja muszę... Mogę wziąć prysznic? Tak. Dziękuję. Proszę pana. Pańska kawa. Wiem, że jest pan zajęty, ale... Moja komórka. Proszę. Dziękuję. Odchodzę z pracy. Odchodzisz? Mówiłam, że chcę założyć szkołę tańca. Tak. Wspaniały pomysł. Później mi powiesz, jaki jest plan. Plan już mam. Dobrze, słucham. Chcę mieć po 10 osób na lekcji, 6 lekcji dziennie, 3 rano, 3 wieczorem. Dobrze. A wpisowe? 125 tysięcy peso. W tym tygodniu 60% zniżki. Ile? Kiedy osiągniesz równowagę? Na początku nauki bardzo trudno ją złapać.
Masz przepływy pieniężne? Tak. Mam kasę. Tę samą, którą kupiłam do salonu fryzjerskiego. Świetnie. Armido, ilu uczennic potrzebujesz, by zwrócić bankowi 1 900 000? Nie bankowi, firmie pożyczkowej. Oni biorą największy procent. Kiedy musisz spłacić? Wie pan co? Miesza mi pan w głowie. To są moje sprawy i tak odejdę. Stracisz pieniądze. Myśli pan, że tylko bogaci mogą zarabiać? Biedacy nie, bo zabrakłoby niewolników. Nie odwracaj kota ogonem. Rozmawiamy o liczbach, a ty się na nich nie znasz. Zatrudnię księgowego. Tak? Ile mu zapłacisz? Nie masz milionów. Nie potrzebuję. Mam talent. Ale podejmujesz złe decyzje. Właśnie kupiłaś Titanica. To był bardzo dobry film. Jeśli chcesz odejść, proszę bardzo. Ja... Proszę pana. Co panu jest? Proszę pana. Proszę pana, niech pan mi tego nie robi. Wersja polska, TVN Tekst, Patrycja Nowicka, czytał Paweł Straszewski.